tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną po raz kolejny auto producenta z Wolfsburga, czyli Volkswagen. Jest to samochód, który jest właściwie legendą. To jest coś, co powinno być zupełnie osobną marką, a nie modelem samochodu, czyli po prostu Golf. Golf jaki jest, każdy widzi, wszyscy go znają. Jest to piąta generacja Golfa, a to jest generacja Golfa, w których niektóre rzeczy były po raz pierwszy w Golfie, a także po raz ostatni. Jedziemy z tematem. Nie będę za bardzo rozwijał się na temat historii Golfa, bo pewnie nie jest to jedyny Golf na moim kanale, ani także nie jest to najstarszy model, który będę Wam prezentował. Powiem tylko tyle, że auto powstało w 1974 roku, w sensie ten model powstał w 1974 roku i od tamtego czasu zdążono już naklepać tych samochodów naprawdę grube miliony, a doczekał się już aż 8 generacji. To jest generacja piąta, tak jak mówiłem, która urodziła się w 2003 roku, zastąpiła oczywiście czwartą. Produkowana była roku do 2008, z którego pochodzi właśnie to ten egzemplarz, czyli to jest ostatni Golf 5, jaki był produkowany, w sensie ostatni rocznik Golfa 5. Z Golfem jest tak, że większość ludzi mówi, że ten poprzedni zawsze był lepszy. W sensie jak powstała dwójka, to wszyscy mówili, że to jedynka była tym prawdziwym Golfem. Jak powstała trójka, to wszyscy mówili, że on nigdy nie będzie tak dobry jak Golf 2. Jak powstała czwórka, to wszyscy mówili, że Golf 3 to był ten Golf. Większość ludzi mówi, że od tego wolałaby czwórkę i jak oczywiście powstawały kolejne generacje, to im starszy, tym Golf stawał się lepszy. Wszyscy dzisiaj tęsknią za dwójką, za trójką może mniej. Za czwórką coraz bardziej, a niedługo być może i zatęsknię za piątką, ponieważ to był całkiem udany samochód. A dlaczego był takim udanym? No przede wszystkim dlatego, że sprzedał się jakby w rekordowej liczbie egzemplarzy. Sprzedano go więcej niż Golfa 4, a do tego zerwano tutaj w tym samochodzie, w tym konkretnym modelu z taką kanciastością pewną Golfa. Tutaj mocno już nam się zaokrąglił przód oraz tył auta i ten trend stylistyczny jakby był kontynuowany w kolejnych generacjach, no bo szóstka właściwie była mocnym liftingiem piątej generacji, siódemka mocnym liftingiem szóstej i tak dalej, i tak dalej. Ten trend został bardzo długo utrzymany. Po raz pierwszy w tym samochodzie zastosowano tak zwany downsizing z różnymi skutkami, o których jeszcze później będzie. Na masową skalę po raz pierwszy zastosowano tutaj również skrzynię DSG. Oczywiście nie był to pierwszy Golf, w której była skrzynia DSG zamontowana, bo pierwszy był Golf czwartej generacji w wersji R32. Natomiast tutaj DSG można było zamówić w większej ilości wersji silnikowych, praktycznie we wszystkich można było mieć tą skrzynię automatyczną dwusprzęgłową, która jakby wyprzedziła swoją epokę. A po raz ostatni na przykład w tej generacji Golfa mieliśmy do czynienia z silnikiem legendarnym już o pojemności 1.9, tak zwanym TDI, 1.9 TDI, który później został zastąpiony dwulitrowymi silnikami nieco nowszej generacji. Tutaj występował po raz ostatni. Też nie był już tak idealny jak legendarne 1Z3 AFN znane z trzeciej i z czwartej generacji Golfa. Z zewnątrz jakby wszyscy go znacie doskonale, jest to auto, które popełniło też pewien rekord sprzedaży segmentu. Do dzisiaj Golf jest jednym z najchętniej, najliczniej kupowanych kompaktów na całym świecie, więc oglądanie tego samochodu, znaczy wygląd tego samochodu pewnie w większości z wam się już opatrzył. No niemniej jednak do muzyczki auta zawsze wyglądają ciekawiej. Proszę! Wspomniałem jeszcze o tym, że samochód pomimo 5 lat obecności na rynku przeszedł również drobny facelifting. No ale nie jest to rzecz, którą warto by wspomnieć właściwie, bo zmiany były na tyle kosmetyczne, że nawet znawcy motoryzacji trudno je zauważyć. Delikatne zmiany przodu, tyłu oraz kosmetyka we wnętrzu. Skoro jesteśmy przy wnętrzu, zapraszam do środka Golfika. Pójdę tamten.
Początkowo jak do niego wsiadłem, to mówię sobie, to nie może być ten legendarny Golf, który tak świetnie zapewnia pozycję za kierownicą każdemu, niezależnie od wzrostu i wagi, bo coś tu było nie tak. No ale po chwili oczywiście znalazłem wajchę przy dźwigienkę, wajchę to brzydko powiedziane, tą dźwigienkę przy fotelu kierowcy i odkryłem, że zakres regulacji fotela jest bardzo duży. Trzeba się tylko troszkę namachać. I już siedzimy na glebie i to już się robi bardzo przyjemnie. Do tego trzeba sobie troszkę podkręcić oparcie, kierownicę wyregulować, która jest regulowana w dwóch płaszczyznach, przysunąć delikatnie fotelik i już jest rajdowo. Już naprawdę w tym aucie można poczuć się całkiem nieźle. Do tego przestrzeni nad głową, chociaż lepiej z tej strony będzie widać. Przestrzeni nad głową jest naprawdę całkiem sporo, nawet jak na auto tych gabarytów, czyli 4,2 metra długości, choć długość tu nie ma znaczenia i jakiś niecały 1,50 m wzrostu. Deska rozdzielcza oczywiście, jak wszyscy wiedzą, jest po prostu typowo Volkswagenowa, nudna, nic tutaj się nie dzieje, ale czy to jest wada tego samochodu? Wolę tak naprawdę prosty wygląd deski rozdzielczej bez żadnych fajerwerków stylistycznych, która w zamian daje dobrą ergonomię i jakby ponadczasową trwałość w różnych samochodach, powiedzmy na przykład europejskiej konkurencji, pomimo pięknego stylistycznego wyglądu, z tą trwałością, że tak powiem, niektórych elementów już nie było tak cudownie. Auto jest też całkiem dobrze wykończone i spasowane. Mięciutkie plastiki na górnej desce rozdzielczej, jakieś aluminiowe wstawki, trochę tandetnego plastiku na środkowej konsoli. Poza tym całość wygląda naprawdę dobrze. Było kilkanaście wersji wyposażenia Volkswagena Golfa i z reguły one były wyposażone bardzo dobrze. Nawet podstawowe wersje miały już półautomatyczną klimatyzację. Potem była klimatyzacja automatyczna, a w najwyższych wersjach klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, tak jak jest w tej wersji. Tu mamy jeszcze taką kierownicę trójramienną sterylizowaną na Golfa GTI ze sterowaniem radiem oraz komputerem, tempomacik, dużo różnych cudów. No właściwie oprócz nawigacji nic w tym samochodzie nie brakuje. Wygląd zegarów oczywiście też typowy dla VW, z dużym wyświetlaczem, na którym to w pierwszych rocznikach w szczególności lubiły się wypalać piksele. Tu jeszcze jest całkiem nieźle, ponieważ ten samochód ma przebiegu 175 tysięcy. Wiem, że każdy Golf w Polsce, Golf 5 czy 4 ma z reguły przebieg poniżej 200 tysięcy kilometrów, ale ten ma go naprawdę. Fotele oczywiście całkiem nieźle, ładnie wyprofilowane i oczywiście ta wszechstronna regulacja, o której wspomniałem, też jest dużym plusem samochodu. Podobną regulację mamy dla fotela pasażera, co nie w każdym samochodzie tej klasy się zdarza, żeby też można było fotel pasażera regulować na wysokość. Przynajmniej właśnie prawie no, 17 lat temu już właściwie, kiedy ten samochód został zaprezentowany. Na środku malutki schowek jakby z przedziałem, z takim marnym, powiedzmy, cup holderem. Tutaj mamy również duży schowek z podłokietniczkiem, który możemy sobie regulować na wysokość. Ale dla kogoś o moim wzroście, kto lubi blisko siedzieć w aucie, blisko kierownicy, kiedy też fotel trzeba odpowiednio blisko sobie dosunąć do koła kierownicy, no to ten, że tak powiem, podłokietnik jest nieco za daleko i tak naprawdę nie jest zbyt wygodnie mi się tutaj o niego opiera rękę. Tyle właściwie z Golfa, jeśli chodzi o jego przód. Chyba że czegoś nie powiedziałem, no ale co tutaj dużo mówić? No, auto jest funkcjonalne i prosto skonstruowane do bólu, że tak powiem. Jest jeszcze ciekawy schoweczek tutaj, nawet z gniazdem 12V, ale nie mogę znaleźć za to zapalniczki, jest tylko taka zaślepka. Widocznie uznano wtedy, że już nie należy palić w samochodzie, bo to na popielniczkę nie wygląda, a nigdzie indziej popielniczki nie ma. Tu jeszcze jest obok kierowcy też jakiś jeden spory schowek, kieszenie w drzwiach, które mieszczą butelkę wody, no to już taki współczesny trend. Naprawdę auto pod tym względem nie odbiega od wielu współczesnych dzisiejszych konstrukcji, a także wyprzedzało pod względem funkcjonalności oraz zagospodarowania wnętrza na pewno wiele aut konkurencji w owym czasie. Dobra, chodźcie jeszcze zobaczyć do tyłu, czy tam uda się zmieścić. No wiadomo, nie jest to jakieś gigantyczne auto. Od typowy kompakt o trochę ponad 4 metrach długości. Z tyłu jest dosyć miejsca, no przynajmniej dla mnie. Wiadomo, nie ma co tutaj spodziewać się jakichś gigantycznych przestrzeni. Samochód jest po prostu skonstruowany tak, żeby wystarczył do przewożenia 4 osób, ale niekoniecznie służył do tego na co dzień. Oczywiście, o, jest cup holderek tutaj.
Tu mamy również cup holderek, w sensie był. Podobny do tego, który widziałem w Tiguanie. Taki fajny, w którym można dopasować sobie wielkość tego uchwytu na kubki do wielkości kubeczka. Co ciekawe, jest tutaj też nawiew na tylną kanapę, co nie było zbyt często spotykane w tej klasie pojazdów w tamtym czasie. Możemy tylko go otworzyć i zamknąć, nie możemy osobno regulować temperatury, no ale jednak dodatkowe chłodzenie pasażerów tutaj jest i na pewno w gorące dni, tym bardziej, że auto jest czarne, ze sprawną klimatyzacją umilimy sobie tutaj podróż. Tylna kanapa jest w porządku wyprofilowana, z tym, że nie ma tutaj też żadnego podłokietniczka. Mamy mocowania Isofix, co w tamtym czasie też na pewno było, nie było często spotykane w samochodach, a jednak Golf już to miał. Z tyłu mamy tylko szyby na korbę, ale na pewno łatwo również o wersje, które mają tutaj elektrykę. Przestrzeni nad głową też jest dosyć, na środku duża lampa ładnie doświetlająca wnętrze. Z tego co widzę, jest też tutaj kilka poduszek powietrznych, więc można i także poczuć się bezpiecznie w tym samochodzie pod tym względem. No i naprawdę więcej nic się tutaj nie dzieje. Nie spodziewajcie się jakiejś ciekawej kolorystyki tapicerki. Jedyna fajna, którą można spotkać, to była w wersji GTI. Taka sportowa krata nawiązująca do wyglądu tapicerki, którą kiedyś była w pierwszych Golfach GTI, w tych Golfach pierwszej generacji. Chodźmy zobaczyć jeszcze bagażniczek. O, a tu jest jeszcze taki uchwyt jak w Tiguanie. Proszę, jak oni tutaj te rozwiązania ciekawe powielają. Tutaj przy uchwycie tak zwanej cykor łapce też jest kolejny. No, praktyka, praktyka, praktyka. Idziemy do bagażnika. A się ładnie zrymowało nawet. Osobom nieznającym Golfa może sprawić problem na początku otwierania bagażnika. Otóż nie ma widocznego tutaj nigdzie uchwytu ani klamki do otwierania klapy bagażnika. Jest on ukryty sprytnie w znaczku, który się ładnie nam przekrzywia i następuje elektryczne otwarcie pokrywy bagażnika. O czym naszym okazuje się od taki to bagażniczek. No i szału nie ma. Mamy tutaj do dyspozycji 300 litrów. Uwaga, w wersji z napędem na 4 koła, bo taka też była możliwa do zamówienia, jeśli chodzi o Golfa 5, oraz w wersji R32, która również miała napęd na 4 koła, ten bagażnik miał zaledwie 275 litrów, więc całkiem malutki. Do tego oczywiście była wersja kombi Golfa, która miała bagażnik o pojemności 500 litrów. Mniej więcej tej wielkości również był bagażnik w sedanie, czyli w Jetcie, która to powróciła na rynek europejski jako Jetta, bo w czwartej generacji to była Bora, a tutaj już wróciła jako Jetta i właściwie trwa do dziś. Do tego był jeszcze kabriolet zwany EOS-em, a tam bagażnika praktycznie w ogóle nie było, tym bardziej jeśli się złożyło do niego dach, bo on miał właśnie składany sztywny dach do przestrzeni bagażowej, więc tam o bagażniku raczej nie ma co mówić. No, wspominam o tym po prostu, żebyście wiedzieli, że takie wersje Golfa różnie nazwane, ale to de facto był ten sam samochód, również można spotkać na rynku. No i co tutaj? Tutaj właściwie nic ciekawego nie ma. Oparcia siedzeni można złożyć, oczywiście, żeby powiększyć przestrzeń bagażową. Sprawdzę tylko, czy dzieje się to w taki sprytny sposób, jak to ma miejsce już w nowszych pojazdach. Otóż nie, po prostu oparcie siedziska się obala i nie mamy możliwości stworzenia tutaj zupełnie płaskiej podłogi. W nowszych samochodach albo u innych producentów mamy rozwiązanie takie, które sprawia, że tą podłogę naprawdę możemy wyrównać. Tutaj tego niestety nie można zrobić. Okazjonalnie będzie można coś przewieźć. Co Was jednak na pewno powinno interesować, jeśli chodzi o przestrzeń bagażową przy zakupie pojazdu, to sprawdzenie czegoś, co tu jest naprawdę ważne, czyli tak zwana wlepka, którą ma każdy wag w tej części pojazdu, czyli wlepka, w której są rozpisane wszystkie kody dotyczące jednostki napędowej, skrzyni biegów oraz wersji samochodu, z jaką mamy do czynienia. Tutaj widzę, że to jest Golf TDI 1.9 Blue, wersja Trend, chociaż na zewnątrz jest opisane, że to jest United. Mamy do dyspozycji 77 kW silnika TDI o oznaczeniu BLS. Niestety BLS. Dlaczego niestety? Zaraz się o tym dowiecie. Chodźcie zobaczyć teraz, jak wygląda Golfik z przodu i pod maską, co siedzi. Tymi silnikami już nie było tak cudownie,
jak w starszych generacjach Volkswagena. To już nie jest legendarne pancerne 1.6 diesel czy 1.9 TDI. Tu jest już nieco bardziej skomplikowany. Jednostek godnych polecenia w tym samochodzie jest naprawdę kilka. Pierwszą, jeśli chodzi o benzynowe, będzie to jednostka wolnossąca 1.6 w trysku pośrednim, czyli tak zwane MPI. Niezwykle prosta, trwała, nie grzesząca również dynamiką, no ale za to koszty eksploatacji są dużo lepsze. Do tego dochodzi 1.4, który nie jest już polecany, ponieważ żre olej. Zresztą o jednostkach napędowych możecie też, ich problemach możecie pooglądać filmy. Polecam na przykład, nie wiem, motovlogera, który się rozprawił na ten temat, albo widziałem jeszcze taki kanał, chyba MZM na przykład, tam też bardzo szczegółowo, łącznie z kodami silników, podane są typowe usterki dla danych jednostek napędowych. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że tutaj stopień skomplikowania i konstrukcji tych jednostek był na tyle duży, że trzeba się liczyć z podwyższonymi kosztami eksploatacji. Kilka silników z wadami fabrycznymi, tak jak na przykład pierwsze 2.0 TDI 140-konne, na przykład 1.9 TDI 105-konne i 90-konne serii B. Tam były kody silnika, to były BXE, BXF i BLS, właśnie takie jak tu, czyli jednostki, które były obarczone wadą konstrukcyjną panewek, co mogło doprowadzić do uszkodzenia wału korłowego, w efekcie również awarii silnika. Do tego jednostki z bezpośrednim wtryskiem paliwa, tak zwane FSI, w których zbiera się nagar na zaworach, co też prowadzi do awarii, chociaż użytkownicy mówią, że przy skróceniu interwału wymiany oleju oraz dbaniu o to, żeby dolewać specyfiku, który pomaga czyścić ten nagar, te jednostki potrafią przejechać w miarę bezawaryjnie i bez większych kosztów większe przebiegi. Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, że mają BLS-a i bez problemu jeżdżą nim wiele lat, no ten też ma te 170 tysięcy i też pracuje zupełnie poprawnie. Do tego dochodzą jednostki doładowane 1.4 TFSI, 2.0 TFSI z wieloma chorobami wieku dziesięcego, z rozciągającymi się łańcuchami rozrządu. Dużo by tu naprawdę wymieniać. Jednakże już wszystko, co miało się zepsuć w tym samochodzie do tego czasu, kiedy go kupicie teraz z rynku wtórnego, już pewnie zostało naprawione, wszelkie wady usunięte, więc no... Kwestia tylko sprawdzenia historii serwisowej i myślę, że można zaryzykować taki samochód kupić, zarówno jeśli chodzi o diesla, jak i o benzynę doładowaną. No dość mówić, że były tutaj te benzyny doładowane 2.0 TFSI występujące w Golfie GTI. Ku uciesze również większości wagowców, golfiarzy w tej generacji powróciło takie nieco bardziej prawdziwe GTI, ponieważ no pamiętacie może, jak wyglądało GTI w czwartej generacji Golfa, bo był to po prostu zwykły Golf z siedzeniami Recaro, z kierownicą od Audi A3, silnik 1.8 turbo, co prawda miał 150, później 180 koni i ze względu na swoją ociężałość i robiła setkę w jakieś 8 sekund. No tutaj pojawił się już całkiem zacny, mocny motor 2.0 TFSI, który na początku generował moc 200 koni. No to auto potrafiło już przyspieszać do setki w około 7 albo poniżej nawet 7 sekund, co było całkiem dobrym wynikiem jak na tamten czas. Auto było niewiele wolniejsze od Audi S3 na przykład i dzięki temu stworzono jednego z najlepszych hot hatchy lat 2000. Do tego dochodzi wersja VR6 3.2, niezmiernie rzadka, ale jednak warta zainteresowania, ponieważ tamten motor naprawdę robi dobrą robotę i robi z tego auta niezłego ścigacza. Jest tu o czym rozmawiać, natomiast mówię, nie chcę się rozwodzić na temat poszczególnych kodów silnika i ich wad, ponieważ no, nie o tym jest ten kanał. Jakby warto, naprawdę warto sprawdzić, co kupujemy, na podstawie tej wlepki i ewentualną decyzję o zakupie tego auta podjąć na podstawie jego ogólnego stanu technicznego i znanej, przedstawionej przez poprzedniego właściciela historii serwisowej, o ile to jest możliwe. Na pewno mniej ryzykownym zakupem będzie właśnie ta zwykła benzyna 1.6 i wszystkie 1.9 TDI o znaczeniu innym niż te, które wymieniłem. Pozostałe silniki, no może z wyjątkiem 170-konnego 2.0 TDI, który był już na końcówce produkcji montowany w tym samochodzie, na wszystkie inne jednostki trzeba jednak uważać. No poza tym w Golfiku nie ma
innych elementów, które mogłyby przysporzyć jakichś większych kosztów. Z przodu zawieszenie jest bardzo proste, kolumny MacPhersona. Z tyłu już mamy wielowahacz, ale ten wielowahacz jest bardzo trwały. Jeśli chodzi o inne usterki, bolączki tego samochodu, no to trudno tutaj mówić o czymś, co na pewno przyprawiłoby Was o ból głowy albo jakieś ogromne wydatki. A nie wspomniałem jeszcze o jednym, moi drodzy. Przecież właśnie ta słynna skrzynia DSG. DSG też wymaga pewnych nakładów finansowych, jeśli jest niewłaściwie zadbana. Jeśli ktoś nie wymieniał oleju na przykład co 60 tysięcy, no to regeneracja takiej skrzyni może być dosyć droga. A skrzynie DSG występowały dwie, 6- i 7-biegowa z suchym i z mokrym sprzęgłem. Ponoć ta 7-biegowa jest gorsza, więc jeśli już chcecie DSG, weźcie pod uwagę tą 6-biegową. Były jeszcze 6-biegowe Tiptroniki. Wcale nie lepsze, jeśli chodzi o trwałość, a dużo wolniejsze od DSG. Do tego były manuale 6-biegowe i 5-biegowe. Dobra, nagadałem się, jedziemy. Jeźdź. Jak na razie, z tego co powiedziałem, ta miłość do Golfa wielu ludzi, którzy chętnie kupowali te samochody przez wiele lat i do dzisiaj kupują, jest raczej z kategorii tych trudnych, a na pewno niezrozumiałych dla większości osób. Skoro mamy nudne wnętrze, pomimo bogatego wyposażenia, nudne wnętrze, mamy jednostki napędowe, które wcale nie są tak legendarne, super to, jak to niegdyś było w Golfach, no to co takiego jest w tym pojeździe, że wszyscy go tak kochają? Oprócz tego, że jest praktyczny do bólu, to ten samochód naprawdę całkiem przyjemnie jeździ. Jest to jeden z samochodów, który pomimo lat, które upłynęły od jego premiery, od momentu, kiedy został wymyślony, zaprojektowany i po raz pierwszy zaprezentowany, jeździ bardzo współcześnie. Jest to samochód, który nie ma czego się wstydzić, jeśli chodzi o pracę układu kierowniczego, pracę skrzyni biegów, pracę hamulców, zawieszenia przy współczesnych, nowoczesnych samochodach. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak 12-letnie auto, w przypadku tego egzemplarza, a w przypadku tych najstarszych 17-letnie auto, jak bardzo poprawnie i dobrze może poruszać się po drodze i po prostu być samochodem, który nie jest nachalny w prowadzeniu, ale nie jest też jakiś naprawdę bardzo stary. Coś, na co ja zwracam uwagę przede wszystkim, czyli układ kierowniczy, no nie jest jakoś super precyzyjny, ale jest odpowiednio czuły, a także jego dosyć krótkie przełożenie, tu mamy jakieś niecałe 3 obroty od skraju do skraju, sprawia, że no całkiem dobrze możemy wyczuć ten samochód i odpowiednio poprowadzić go w zadanym kierunku jazdy. Do tego zestrojenie zawieszenia, które było wówczas uznane za dosyć sztywne jak na tą klasę, no w dzisiejszych warunkach też sprawia, że to auto jeździ współcześnie. Jakiekolwiek zmiany kierunku jazdy naprawdę nie wpływają negatywnie na zachowanie auta na drodze. Samochód reaguje na nagłe zmiany kierunku jazdy bardzo przyzwoicie i to jeszcze nawet nie dzieje się przy jakiejś bardzo brutalnej ingerencji ESP. Nawet nie zapaliła mi się tutaj kontrolka. Oczywiście ten egzemplarz jest wyposażony w dosyć duże koła jak na Golfa. Felgi pochodzą jakby z Golfa GTI w tym egzemplarzu, no ale pomimo tego wielu użytkowników chwali właśnie Golfika za zachowanie na drodze. Jest ono na pewno dużo lepsze niż aut konkurencji, tym bardziej aut włoskich, z pominięciem Alfa Romeo, czy francuskich i nawet japońskich, którymi też miałem przyjemność kiedyś jeździć, jeśli chodzi o ten segment samochodu. Ma
zadowalające osiągi. Nie mówię tutaj o sprincie do setki, bo zajmie nam ono około 12 sekund, co w ówczesnych czasach jak na diesla było warunkiem po prostu zupełnie przeciętnym. No nie ma się do czego przyczepić. Natomiast ze względu na duży moment obrotowy, a wiadomo, moment obrotowy, a nie moc, moi drodzy, odpowiada za przyspieszenie. Dzięki temu, że mamy tutaj 250 niutków, no to to auto w trasie, przynajmniej przy wyprzedzaniu, na pewno nas nie zawiedzie. Jak na turbo diesla przystało, oczywiście przyspiesza odpowiednio dobrze w zakresach, powiedzmy tam, nie wiem, od 60 do 120 na godzinę. To są prędkości, przy których normalnie poruszamy się, bądź wyprzedzamy inne pojazdy. Pod tym względem ta jednostka jest naprawdę ok i na pewno przewyższa jednostki benzynowe o tej, o podobnej lub o wyższej mocy. Nie pasuje w egzemplarzu, a może nawet w modelu, no skrzynia biegów chodzi dobrze, no nie ma się do czego przyczepić, jak przystało na Golfa, ale spotkałem się z większą precyzją nawet w starszych modelach Volkswagena niż w Golfie 5, na pewno z większą precyzją niż w przypadku tej właśnie skrzyni pięciobiegowej. No a były też sześciobiegowe manuale, no tu mamy piątkę i niestety ta skrzynia jest trochę brakuje tego szóstego biegu, szczególnie w jeździe pozamiejskiej, kiedy moglibyśmy nieco uciszyć motor, jeśli chodzi o jego brzmienie. Do tego jeszcze przełożenia są na tyle długie, że no, na trójce możemy się rozpędzać spokojnie do ponad 120-130 na godzinę, no ale to sprawia też, że silnik jakby z dołu jest nieco bardziej ospały i poniżej 2000 nie chce ciągnąć. To jest normalne w turbodieslach, no ale przy dłuższej skrzyni biegów, no to jest bardziej nieco odczuwalne, że dopiero cokolwiek zaczyna się dziać, zaczynamy przyspieszać powyżej 2500 obrotów. Wcześniej ta skrzynia troszkę dławi ten silnik. Dopiero później zaczyna jechać. Nawet teraz, pomimo dynamicznej jazdy, komputer pokładowy pokazuje mi, że auto spala średnio 6,4 litra na setkę. Bardzo ciężko ponoć nawet przekroczyć 8 litrów na setkę z tym motorem, także spalanie tej jednostki napędowej 1,9 szczególnie jest na pewno jej ogromnym plusem. Tak. No, po prostu jest to duży plus, no co. Silniki 1.9 zresztą w koncernie WAG słyną z niezbyt wysokiego spalania już od momentu, kiedy po raz pierwszy taki silnik został zaprezentowany. Ja sam miałem legendarny 1Z w Audi 80, 1.9 TDI 90-konny, który na trasie przy delikatnym traktowaniu potrafił spalać około 5-5,5 litra ropy na 100 km. No na lata 90., na początek lat 90. i na tą dynamikę, którą auto dawało przy tak niskim spalaniu, był to wynik rewelacyjny. Udało się to utrzymać koncernowi przez długi, długi czas, nawet do właśnie ery Golfa 5, gdzie jednak te silniki 1.9 TDI skończyły już swój żywot. Pamiętaj, kierowco młody, chodź diesla po ostrej jeździe, bo inaczej byś płacił dużo. No to co z tym Golfem? Dla mnie Golf zawsze był autem, które jest dobre na pierwszą furę. Masz do wydania, nie wiem, 10 koła na pierwsze auto, no to jeśli ktokolwiek tworzy jakąś top listę aut za 10 tysięcy, to Golf zawsze jest na tej liście. Niezależnie od
rocznika. Jeśli ta lista powstałaby 5 lat temu, to byłby tam Golf 4. Jeśli ta lista powstałaby dzisiaj, to będzie tam Golf 5. A jeśli ta lista powstanie za 5 lat, to będzie na niej Golf 6, bo to zawsze jest auto na pierwszą furę, auto pierwszego wyboru. Tak samo było z drugą. Pierwszą może już nie, bo ich było mało, ale z drugą, trzecią. No, zawsze tak było po prostu. Jeśli ktoś zaczynał, zdawał prawko i szukał samochodu do kupienia, to w zależności od tego, kiedy się urodził, to Golf był zawsze jednym z pierwszych wyborów na pierwszy samochód. Ponieważ kiedy zdawałeś prawko, 20-letni Golf był nadal całkiem dobrym, trwałym i tanim w utrzymaniu samochodem. Tak samo pomału staje się właśnie z Golfem piątej generacji. Sensownym wyborem na pierwsze auto byłoby raczej pojazd z jednostką wolnosącą, z silnikiem z pośrednim wtryskiem paliwa 102-konnym, bądź z wolnosącym dieslem, choć już mogą mieć duże przebiegi i też nie będą wolne od pewnych problemów, albo z jakimś 1.9 TDI z tych lepszych wersji. Kawałek ujechałem i spalanie znowu spadło do 6,1. Ja nie wiem, czy to auto jakby oddaje paliwo jeszcze, czy co? Kosztowo nie będzie to jakieś super drogie auto, aczkolwiek zawsze troszkę droższe od konkurencji. Jednakże kupując Golfa zawsze kupujemy odrobinę tego prestiżu, tej lepszej, nieco lepszej jakości, pomimo tego, że to wciąż jest auto kompaktowe. Czy ja bym kupił takie auto? Nie, no szczerze mówiąc, ja wolę jednak motoryzację bliższą mojemu sercu, czyli na przykład Alfa Romeo, jeśli chodzi o tą klasę, przepiękne 147 i nie bałbym się tam JTD, na pewno nie mniej niż niemieckiego TDI. Poza tym uważam, że Megane RS jest o wiele lepszym samochodem od Golfa GTI, a nie mówiąc już o Focusie na przykład w wersji RS, czy ST z silnikiem od Volvo. Oczywiście będzie to lepsze auto niż równie nudna, stylistyczna japońska konkurencja. No i do tego kupujemy pewien rodzaj kultu Golfa. Kultu tego właśnie, o czym powiedziałem na początku, że to powinna być osobna marka. Zobaczcie, jak dzisiaj wyglądają na przykład Golfy dwójki, Golfy trójki, jak już zaczyna się traktować jako kultowe samochody. Pomału Golfy czwórki nabierają już takiej renomy. Za jakiś czas tak samo będzie już z piątką, kiedy jej wygląd, pomimo tego, że było to wówczas bardzo nowoczesny design, jak na Volkswagena, też się zdąży zestarzeć. Jeśli chodzi o ceny samochodów, no to rozstrzał jest przeogromny, bo to auto było produkowane tylko 5 lat, czyli jakieś nie ma tutaj dużej różnicy pomiędzy rocznikami z początku produkcji, a rocznikami z końca produkcji. No to przedział cenowy to jest mniej więcej od 5, 6, 7 tysięcy za te najtańsze egzemplarze do ponad 20 za te najdroższe. No to jest jakby za najtańszy trzeba zapłacić 3 razy mniej niż za najdroższy samochód. No to jest bardzo duża różnica. No wynika to głównie przede wszystkim z tego, że różny stan zachowania tych samochodów jest. Często były to również auta z niepewną historią. Auto było popularne bardzo u nas również, ponieważ w momencie, kiedy otwarto granice i zniesiono cła wszelkiego rodzaju, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, zaczęto sprowadzać do Polski bardzo dużo aut, no to akurat właśnie nowością rynkową na niemieckim rynku był Golf i auta, które często również jako powypadkowe były sprowadzane do nas, do kraju. Często również ze względu na to, że materiały w środku tego samochodu są dosyć trwałe, to nie problem było przekręcić mu licznik, zmniejszając jego wartość o połowę, z pół miliona na przykład do właśnie 250 tysięcy. I na to trzeba w przypadku szukania jakiegoś egzemplarza też bardzo uważać. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że też auto było kupowane chętnie w Polsce, więc polski salon, pomimo nieco uboższego wyposażenia niż te zagraniczne wersje, można również spotkać. Jeśli chodzi o ceny na przykład GTI i R32, no to one startują już od 20 tysięcy w górę. 20, 30, 40 tysięcy powiedzmy za jakiś super wypasiony R32 może nawet zapłacić około 60 tysięcy złotych, co moim zdaniem jest trochę ceną wygórowaną jak na to, co za podobne pieniądze może dać konkurencja, często młodsza, nie gorzej jeżdżąca od wersji GTI, która i tak była całkiem
niezłym hot hatchem jak na ówczesny czas. I gdyby nie pewne problemy z motorami TFSI, na pewno byłaby ta pozycja warta uwagi na spośród takich mocniejszych samochodów używanych w tej klasie. Dobra, no nagadałem się przesadnie. Jeszcze raz polecam subskrypcję, komentarze, lajki. Zostawcie mi jakiś ślad po sobie, jeśli Wam ten materiał się podobał. Mówię, Golf u nas nie zabraknie. Pojawi się na pewno jeszcze czwórka w wersji GTI, tak dla porównania z Audi A3 8L 1.8 Turbo, które testowałem parę odcinków temu. Zakwalifikowałem ten samochód jak do modern ery właściwie, bo dla mnie wszystko, co było produkowane po roku 2000, jest samochodem nowoczesnym. No tak już mam, no. Że tak, no bo ja się rodziłem dawno temu i to jest dla mnie zupełnie nowe auto, tym bardziej, że ten ma zaledwie 12 lat, to nowy samochód jest, jeśli ten przebieg. Dobra, koniec tego, trzymajcie się, na razie, cześć! Jakieś jaja, ten samochód naprawdę oddaje paliwo. Znowuż kawałek przejechałem i teraz już pokazuje mi 5,9 litra na setkę. Ciekawe co by było, gdybym jeździł jeszcze z godzinę. Pokazałoby mi minus 2 na przykład pewnie.